Siemanko, cześć, witam. Święta, święta i po świętach i tym samym też się skończył Double XP Skill świąteczny, trwający, no można powiedzieć, 6 dni. No i zapraszam na podsumowanie, co takiego się u mnie działo. Klasycznie od początku 76,35% do 139 dista z Loyalty. Poziom Loyalty 50% to oczywiście niezmienne. Koniec 37,34% do 139 dista z Loyalty po jednym, czyli ile daje mi jeden lasting na W plus kukiełka domowa. Jeden lasting daje mi 3,46, wbiłem podczas całego eventu 39,01 i spaliłem 11 lastingów, które mi dały 38,06 i z samej gierki, czyli jakieś tam hańciki, jakieś tam inne bossy 0,95%, wydałem 83 przeszło kaka i expa wbiłem 103 kaka. No exp to tyle co kot napłakał, ale wiecie jak ja expię. Wydane te ceki całe 0. Tyle. Tak to wyglądało w sumie. Chcąc to jakoś podsumować, no dist poleciał do przodu. Jesteśmy blisko, żeby wbić następnego dista. Swoją drogą już tutaj ładnie na sekiurce w rankingu podskoczyłem, bo na czysto mi wleciał dist. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Pyk, pyk, pyk. No i wygląda to tak, że jestem na drugiej stronie. Jakbym miał troszeczkę inny nick, to byłbym wyżej, ale wygląda to już lepiej, lepiej. Następny evencik to myślę, że się zbliżymy na 135, już będzie pierwsza strona, więc spoko opcja. Jeżeli chodzi o Magic Level, no to tutaj już odpuściłem troszeczkę, chyba 2-3 eventy. Jeżeli ogarniacie te podsumowania, to widzicie, że lecę w tego dista, a Magic Level się zgadza, jest w porządku. No i co tutaj takiego jeszcze można powiedzieć? Jak sami wiecie, ten cały hajs z trenowania nie idzie z tibijskiego tygodnia i jak dobrze pamiętacie z początku tibijskiego tygodnia, to ja tam miałem zapas hajsu, nie pamiętam ile już to było, powiedzmy, że tam było jakieś 500 kk. No i te 83 kk wydane podczas tego eventu na pewno nie pomaga temu zapasowi i myślę, że tego zapasu już tam praktycznie nie ma. Ten event już dobił ten zapas, więc no następny evencik, no to już będzie kombinacja, albo jakieś Tibia coiny sprzedawane, albo jakieś gold tokeny, bo wiecie, że ja sobie chomikuję różne przedmioty, więc na spokojnie coś tam jeszcze wykombinujemy, bo tu jakieś gold tokeny, tu jakieś silver tokeny, tu jakiś Libra Red Ticket w domku, czy jakieś inne Tibia coiny, więc no spokojnie, nie ma tragedii, ale ten zapas, który sobie przygotowałem, no to już zleciał, no nie oszukujmy się, 42 tygodnie gierki na tym zapasie poleciało i kilka eventów, więc no w końcu musiał nadejść ten moment. Ale tak jak już wcześniej mówiłem, w tibijskim tygodniu planuję kontynuować serię do 52 tygodnia i później koniec, albo przerwa i zrobimy następną serię, to jeszcze sobie ogarniemy, ale na pewno trzeba będzie tam przystopować tą serię, żeby nie leciało wszystko w EQ albo jakiś tam cel, tylko znowu zrobić sobie jakiś tam bufor bezpieczeństwa, wiecie o co chodzi. Zobaczymy, jak na razie jest jak jest, ten zapasik już albo jest na wyczerpaniu, albo już poleciał, ale ogarniemy temat. No i co? Tyle chciałem wam przekazać. Do następnego. Dzięki za oglądanie. Napiszcie, jak wam minął double, czy jakieś skillowanie, czy jakieś expy. No i co? Łapeczka, subskrypcja, link do BuyCafitu, jakbyś to ktoś chciał jakiegoś sprajcika, no, mi tutaj zafundować. Pozdro dla kumatych. To tak, link jest w opisie. Na razie. Cześć, cześć. Narka.